Jak na święto chleba przystało, na straganach nie zabrakło tego pokarmu. Rzemieślnicy z całej diecezji prezentowali swoje wyroby. Poświęcił je biskup Wiesław Lechowicz. Diecezjalne święto chleba rozpoczął tradycyjnie barwny korowód. Następnie na placu Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczysta msza święta. O szacunek do pracy i pracownika zaapelował też podczas mszy świętej biskup Wiesław Lechowicz. Mówił, że niestety coraz mniej praca ma wspólnego z chlebem, czyli symbolem miłości. Ukochani, wymowa skierowanego dziś do nas Bożego Słowa znakomicie koresponduje z obchodzonym przez nas świętem chleba. Wszak chleb zawsze był i nadal pozostaje znakiem miłości. Jest symbolem daru z siebie i troski o życie. Jest znakiem gościnności i pracowitości. Pozwólcie, że w tym momencie się zatrzymamy, zwracając uwagę na związek, jaki zachodzi między chlebem i pracą. Tym bardziej, że święto chleba jest równocześnie świętem ludzi pracy, w sposób szczególny świętem wszystkich rzemieślników. W Brzesku podkreślano, że nadal trzeba uczyć szacunku dla chleba, czyli też pracy. Właśnie po to, jak mówi Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska, obchodzone jest diecezjalne święto chleba. Z całą pewnością bardzo ważne święto, jedno z najważniejszych świąt. Tym świętem, szczególnie w tym roku jubileuszowym, gdzie obchodzimy dziesięciolecie tego święta i sześćdziesięciolecie cechu rzemiosł różnych, podkreślamy wagę chleba codziennego, jakie to ma znaczenie dla nas, dla mieszkańców. Trud rolników jest bardzo duży i chcemy w ten sposób oddać im hołd, cześć. Świadczy to o tym również ilość osób, które na takie święto przybywają. Zawsze są tłumy ludzi, cieszymy się, że w tym roku pogoda dopisała, że są goście. Myślę, że to święto powstanie w pamięci na długi okres czasu. W tym roku diecezjalne święto chleba zbiegło się z 60. rocznicą powstania brzeskiego cechu. Z tej okazji starszy cechu otrzymał buzdygan, symbol władzy. Prezydent Bronisław Komorowski złotymi, srebrnymi i brązowymi krzyżami zasługi odznaczył zasłużonych rzemieślników z całego regionu. Odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Grzegorz Wawryka, Srebrny Krzyż Zasługi Krzysztof Bigaj, kierownik Biura Promocji Brzeskiego Magistratu.